Dzień dobry, witamy Was serdecznie, kolejny odcinek Neurofilków, Wasi ulubieni zrapełci Patryk Sobotka, Maciek Duczyński, um, niepotrzebnie mówiłem fizjopeuci, bo tak naprawdę zaczęło się wszystko tego, że powiedzieliśmy, że nie jesteśmy fizjopeutami i ja nie potrafię się tego zdania trzymać, nie, to wszystko przez te przyzwyczajenia, kiedyś to minie, ale kolejny odcinek, ciekawy, stwierdziliśmy, że musimy wrócić do korzeni i zrobić trochę bardziej jednak ten odcinek takim, jakimi my jesteśmy, Nieprzewidywalny. Też, dlatego że ostatnio, przyznajemy trochę, nie padło to w komentarzach, nigdzie to nie padło, ale to są takie nasze wewnętrzne rozkminy, że jednak było trochę skikiem w tyłku. Tak trochę sztywno. Nie wiem, jak ta sytuacja wymusiła na nas takie trochę sztywniejsze chyba podejście. Zarabianie, tematy zarabiania, takie tutaj, egzystencjonalne, hmm, przetrwanie wstępne, i tak dalej. Chcę, żeby kurs online. Ważne tematy, ale nie do końca. Korony, diadenmy, insygnia i takie... Dzisiejszy materiał, mianowicie kompletnie się nie zrozumieliśmy. W ogóle to była jakaś masakra i nieporozumienie. I my się, się i, my się, I my się dalej nie rozumiemy. Dlaczego my się nie rozumiemy? Z kim my się nie rozumiemy? My się nie rozumiemy, niestety się nie rozumiemy z sporą ilością fizjoterapeutów. Niestety. I nie, zresztą nie tylko fizjoterapeutów. W ogóle różnych terapeutów. Różnych, spe, różnych speców od leczenia ludzi. Od czego by to ugryźć? Może zrobimy takie małe wprowadzenie. Będzie to o a, zdarzeniu z ostatniego tygodnia. Tydzień okay. temu a, promowaliśmy swój kurs na mm. na Facebooku, czyli u siebie na podwóreczku, ładnie. Wrzucaliśmy informację, że takie a, przedsięwzięcie ma miejsce i że zrobiliśmy konkretną robotę, bo tak też jest, ale nie o tym chcę mówić. A, promowaliśmy go w, a, w ten sposób, że a, stwierdziliśmy, że dużo Fizerapeutów, wielu terapeutów nie diagnozuje swoich pacjentów. I jakby, między innymi, dzięki temu szkoleniu, mogą tych pacjentów zacząć diagnozować. No i się nie dogadaliśmy. To już otworzyło drzwi do piekła. Otworzyła się taka po prostu. Taki totalny shitstorm. To znaczy, nie, w trochę musieliśmy go uspokoić. Trochę tak. Dlatego bo to już że. tam zabrnęło za daleko. Zanim jeszcze powiemy o takich e, rzeczach, które tam się pojawiły i dlaczego my się z tymi ludźmi nie rozumiemy, znaczy nie to, że my się wtedy nie rozumieliśmy i jakbyś przeprosi, no bo nie o to chodzi. My się dalej się nie rozumiemy. <laughs> rozumiemy i, i, i nie się, mamy za co przeprosić. Nic, nic się nie zmieniło. To jakby. To, to mnie jest zawsze ciekawi, jeśli chodzi o prowadzenie social mediów, że na przykład ludzie winni na przykład ciebie, jeżeli powiedzmy prowadzi sobie fanpage. Nie mówię o no. nas, bo my to robimy naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Nie to, że nie robimy tego, nikt robimy to oczywiście, ale że ktoś nieładnie o nas mówi, na przykład. I jakby blokujemy jego komentarz. No bo ja, ja widzę to w ten sposób, że e, jesteś w domu, masz swoje zdanie i ktoś wjeżdża ci z buta w gymu, mówi nie może tak być, wyjdź to. <grym> Koniec, no nie? Gdzie, z mojego salonu? I mówisz, Ej, ale to jest twój dom, wyjdź stąd, nie możesz tak mówić brzydko o mnie w moim domu. Wiesz, to takie miejsca, że możemy się trochę tam e, jakby no, poprzepychać delikatnie. Żleta? Na przykład, a to jest nawet... to Nie są w domu. W internecie to może być jakaś grupa facebookowa. Tak. Ona nie jest twoja, ona nie jest tej osoby, ty masz swoje zdanie, on ma swoje zdanie. Jakby wymienia się tymi zdaniami i to jest spoko. No to tak, jest taki ale neutralny na, grunt. Niech to niech to też będzie jakaś miara taka. Raz, że komunikacja mhm. i dwa, że no niech to będzie jakkolwiek konstrukcyjne. Takie powiedzenie, wiesz co, no generalnie ja to widzę inaczej, nie zgadzam się z tobą. Spoko, ale do niech coś zatem tym idzie. I jeśli chodzi o tamtą dyskusję, to a, jakby tutaj problem tkwi w pewnym szczególe, mm. że my słowa diagnostyka rozumiemy kompletnie inaczej. O. No tak, niestety. I może jakby powiedzmy sobie o różne aspektach diagnostycznych. Dlatego, że pojawia się tak, że ci nie diagnozują, diagnozują za mało, diagnozują, źle diagnozują, ta diagnostyka jest dla lekarzy, my nie powinniśmy ta diagnozować i tak dalej. Strasznie dużo tutaj problemów się robi. Mianowicie, tak, jeśli chodzi o diagnostykę, to oczywiście jest główna diagnostyka medyczna, tak sobie to nazwijmy. Mhm. I to jest coś, czym my się kompletnie zajmujemy i nie, nie chcemy zajmować. Bo nie jesteśmy lekarzami, nie pracujemy w szpitalu. I za bardzo też, bo jak, jak polega taka medyczna, nazwijmy to? Ma pacjent, przychodzi do mm -hmm. pacjent, ale nas za bardzo nie interesuje ten pacjent. Nas interesuje problem, z którym przyszedł. nas interesuje choroba? Czyli jak on ma chorobę, gdzie ja muszę tutaj wstawić tego ptaszka, że on zahacze tutaj, no pod podberkowa, cyk. Zatwierdza. Tak. Ja właściwie na ten temat się zastanawiałem, i jestem pewien, że to niepotrzebnie zostało takie wyciągnięte. Z takich protokołów diagnostycznych, które się dobrze sprawdzają w pewnych okolicznościach. Na przykład? Czyli jak, czyli na przykład na sorze. Okay. Przyjeżdża pacjent, bardzo źle się czuje, ma wysoką gorączkę, różne bardzo niepokojące symptomy. Ale mało czasu, żeby. to wrzucić, i wtedy po tak? prostu nie ma tam, wiesz, czasu na to, żeby się zastanawiać. Holistyczną rozkminę. Tak, holistyczną rozkminę, skąd to się wzięło, czy miał kiedyś skręcony staw skokowy, czy ma, wiesz tam. Problemy w relacjach z bliskimi, bo to to w ogóle nie interesuje. Może on ma na przykład odmę opłóc albo może pęk mu, tętniak, albo się rozwarstwia. No to wtedy potrzebujesz protokołu, który ci pozwala tak szybciutko odsiać niektóre rzeczy i po prostu kłaść go na przykład na stół operacyjny. Wtedy to jest super. I to jest nie do zastąpienia. Więc ja myślę, że czas szybciutko tutaj jest kluczowy, dlatego że nawet jak teraz teoretycznie masz ten czas mm -hmm. i mógłbyś poświęcić więcej go na dokładne przeanalizowanie problemu pacjenta, to i tak. Wiemy do końca jak czasami wygląda wizyta w różnych miejscach, tak? Czy to mm -hmm. na przykład. U... No nie, nie chcę za bardzo mówić źle o lekarzach, no bo to też nie o to chodzi, bo to nie jest do końca wina lekarzy, tylko systemu. jakby systemu tego, że mają tego, że jest ich mało, tego, że mają full pacjentów na jakiś jeden, nie wiem, jedną klinikę. I, I oni muszą ich przyjąć dzisiaj, bo jak nie, no to ci pacjenci nie mają innego specjalisty i to jest duży problem. No. Więc tamtego czasu znowu nie ma. To jest jakby zno, ja znowu jak na SORZE, tylko że nikt nie umiera. No tak. Ale znowu, to, to, to wymusił na przykład system, że no po prostu trzeba się z jakiegoś tam kontraktu wywiązać, i na przykład masz tylko jedną osobę, która może to wykonać w jakimś tam czasie mm -hmm. i 300 pacjentów na przykład. No to jest problem. No to jest znowu trochę problem i to nie jest raczej zależne od, od tego jednego biednego lekarza, który tam po prostu ma usiąść i to zrobić. Mm -hmm. Więc wtedy no to no jest tak. tak, jest nie. Czyli mamy diagnostykę medyczną, która kwalifikuje. E Problem pacjenta, z którym przychodzi, czym on rzeczywiście jest. Dwa, mamy diagnostykę różnicową. Tym się trochę zajmujemy, dlatego że zdarza się, że jesteśmy a, terapeutami, specjalistami pierwszego kontaktu, czyli przychodzi pacjent i musimy stwierdzić, tak, czy on jest dla nas, czy on nie jest dla nas. Dużo osób przychodzi na przykład, do nas z bólami głowy, którzy na przykład nie byli wcześniej u lekarza. I to jest ważne. Więc wtedy. robimy tę diagnostykę. Pewnie nie w takim wydaniu, jakby robił to a, fachowy lekarz. A, w sumie teraz nie ma tych lekarzy już. No, no Teoretycznie, najczęściej neurolog, jeśli chodzi o bóle głowy na przykład. nie? Ale chodzi tak naprawdę o pacjenci z różnymi problemami, bo a, wcześniej byli tacy specjaliści, którzy byli internistami mhm. i oni byli e, specjalistami tak naprawdę od wielu rzeczy. Czyli tak zwani ci lekarze starej daty. Tak, i oni znali się na wszystkim po trochu. No. I byli w stanie wykluczyć różne problemy, byli w stanie pacjenta zakwalifikować do, na konkretne leczenie, zakwalifikować mu konkretne, e, powiedzmy skierowani do lekarza, jakiś specjalisty, a mm -hmm. teraz tych lekarzy za bardzo nie ma. Są lekarze rodzinni, ale oni trochę mają związane ręce, bo za bardzo nic nie mogą robić. Niestety. I no. coraz więcej specjalizacji takich coraz węższych, coraz węższych, coraz węższych. W ogóle y, mam w domu całkiem fajną książkę sprzed ponad 100 lat. U. Taka właśnie, z której mieli się lekarze jakby wtedy uczyć. I moim zdaniem to było kapitalne. W tej książce jest wszystko, od właśnie leczenia, na przykład gorączki i wiesz, no tam często mm -hmm. też nazewnictwo jest takie, którego my już teraz też nie, nie używamy. E Przyjmowanie porodów, e problemy jakieś właśnie bólowe, chirurgia, e problemy jakieś takie stomatologiczne. E gimnastyka, dietetyka, używanie ziół w leczeniu i tak dalej. Po prostu lekarz musiał wtedy umieć kompletnie wszystko. No, teraz już tak to nie wygląda. Trochę no jest kilka specjalizacji, terape nazwijmy to specjalizacji terapeutycznych, bo chodziło mi o fizjoterapeutów, którzy też poniekąd powinniśmy zajmować się tego typu rzeczami. No nie chodzi mm -hmm. może mi o zioła i, i odbieranie nie, nie, porodów. Nie, no bo nie. To nie jest już powiedzmy fizjoterapia. Tak, ale, ale rzeczywiście powinniśmy jakby trochę szerzej patrzeć na pacjentów. Część osób robi, część nie robi. Natomiast wracając do tematu diagnostyki, czyli mieliśmy tak medyczną, różnicową, a. I my tak naprawdę to, co robiliśmy, kwalifikowaliśmy do niedawna do terapii, do diagnostyki funkcjonalnej. Bo patrząc jakby na to, kim tak naprawdę jesteśmy, no to my znajdujemy zaburzenia funkcji pacjentów mm -hmm. no i próbujemy im pomóc tak, żeby odzyskać tą funkcję, żeby mi się lepiej żyło, żeby mi się żyło bez bólu, żeby mogli zrobić jakiś ruch konkretny, żeby mogli wstać z rano z łóżka, cieszyć się zdrowiem, wzliwości bólowych i po prostu poprawić swój komfort życia na co dzień. Yep. Taki jest plan, mhm. ale my nie do końca tego robimy. Bo jakbyśmy chcieli, a jakby, jakby ktoś nas do końca nie rozumiał, to jeśli chodzi o diagnostykę medyczną, przychodzi pacjent, niech będzie ból barku, Ostatni temat bólu barku jest u nas na czasie, temat kompleksu barkowego, przychodzi do nas pacjent, no to zwykła diagnostyka medyczna polega na tym, taka ortopedyczna, żebyśmy wiedzieli, OK, pacjent ma. Mm, Czas na Nie, nie idźmy tym, ja nie nienawidzę tematu zamkniętego barku. Nie jest no to do ten... z barku. Nie ma czegoś takiego. <grym <grym A ale jest... A na ten temat, mimo tego, są grube książki. Są grube książki, nie ma czegoś takiego z barku. O, no no właśnie, to... i tutaj znowu się możemy nie zrozumieć. Tak, bo ktoś powiedział. Że... powie, ale dlaczego? Przecież jest, bo są książki na ten temat. Bo to żadna diagnostyka, bo to pacjent może powiedzieć tam, tak? Bo tak. To jest rozpoznanie, że pacjent powie, boli mnie barku. O, ze półbolesnego barku. Fajnie. Mm -hmm. To się składa, bo jestem nad specjalistą na ten temat. Mogę panu pomóc. <grym> Weźmy ciasnotę podberkową. To jest okay. coś, co istnieje fizycznie. I nawet trzeba się troszkę nad tym zastanowić I, i, I to jest coś, co na przykład widać w badaniach obrazowych, czyli uh, idzie pacjent do lekarza ortopedy, lekarz ortopedy zaleca badania i mówi o, mm, ten bark jest ustawiony wyżej, głowa kości ramiennej jest ustawiona wyżej, I tutaj rzeczywiście mamy stan zapalny kaletki podbarkowej, ciasnota podbarkowa. Wszystko się Zobaczko. zgadza, tak? Pacjent ma ograniczenie ruchomości, jak tam wciśnie sobie guzek większy jeszcze pod panewkę, to ten zakres jest jeszcze mniejszy, jak zrobi sobie rotację, no to on się poprawia ten zakres ruch. Wszystko się zgadza fajnie. Okay. I, I to jest diagnostyka medyczna. A czy lekarz ortopedyczny, nazwijmy to. I terapeuci stwierdziliby: OK, dobra, mamy problem z ciasną podbarkową, więc pewnie mamy dysbalans mięśniowy i mamy ten dysbalans pomiędzy rotatorami w towarstwo głęboką, poprzeczną, a tą a powiedzmy powierzchowną, strukturami, które gdzieś tam globalnie nad tym barkiem zarządzają. I będzie na przykład chciał poprawić funkcję rotorów zewnętrznych, czyli będzie tam stożek rotor, wzmacniał i tak dalej, żeby poprawić stabilizację barku. Mm -hmm. I, i ta, tak będzie wyglądać funkcjonalna. Jest... Tak. I to już jest jakby według mnie bliżej prawdy, fajnie, ale mm -hmm. to, to nie jest to, jakby co mi wystarczy. No nie, bo zawsze trzeba sobie zadawać kolejne pytania. Dlaczego? Skąd to się wziął? I właśnie, i to co my robimy, jakby za wszelką cenę próbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten pacjent ma ciasną nadbrukowo? Dlaczego w tym barku? Dlaczego samo siedzenie to jest za mało? Przecież pracuję sobie z kolegami swoimi w Open Space, tam jest 30 osób i nie wszyscy mają, wszyscy siadzą, tak? Wszyscy siadzą tyle samo w domu. Część z nich nawet, na nie, ktoś może być dobra, ale pewnie połowa się z nich rusza, a połowa się nie rusza. I, i, niektórych i... boli, niektórych nie boli. Dokładnie. Ale może być, jest wielu pacjentów, którzy na przykład mają na co dzień pozycję siedzącą, mało się ruszają i nie mają ciśnienia podbrokowej. Nie możemy powiedzieć, że to jest jakby przyczyna problemu. Że to jest jakby główny, hmm. główną rzecz, którą musimy zmodyfikować, bo jak pacjenci zaczną się ruszać, to nie będą mieli problemu z ciasną podbrokową. No tak. Bo aktywne osoby też mają to. Mogą mieć. No, dokładnie tak. Więc my idziemy sobie dalej i stwierdziliśmy ostatnio, że będziemy używać terminu, żeby nikogo nie urazić neurodiagnostyka. Czy będziemy sobie odpowiedzieć Czyli na nadal pytanie? się nie rozumiemy, ale już jesteśmy trochę bliżej. Ale nikt nam nie może powiedzieć teoretycznie, że ale ja robię diagnostykę funkcjonalną i no uraziliśmy to... się tym tekstem. Ktoś powie, a neurodiagnostyka co to jest? To ja o. chyba nie robię tego rzeczywiście. Nie, nie. I tu jest jakby może być o tyle ciekawe, że możemy zainteresować <grym> ludźmi naszym podejściem. A nie do końca, a, no bo to jest jakby, to jest ten właśnie problem a, braku definicji, które wyrażają to, co robisz. Czyli znowu język... Musimy tworzyć definicję. Musimy tworzyć definicję. Język to jest za mało. Musimy... czyny. <ścoughs> czyny, nie czyny, określenie. Nie czyny, nie słowa. Dokładnie. Więc będziemy robić neurodynastykę. a neurodynastyka to jest jakby coś ponad diagnostykę funkcjonalną, co odpowiada na pytanie, dlaczego ten pacjent ma problemy Dokładnie, znaczy, może dokładnie to nie, słowo dokładnie jest, to jest medycyna. Jakby nie paszę. słowo dokładnie tutaj nie za bardzo mhm. jest, się jest sprawdza. Jest to takie mało, mało spersonalizowane. Nie, to możemy, możemy spróbować odpowiedzieć, jakie mechanizmy stoją za tym, że ten pacjent ma ten problem, tak? Mhm. Które struktury mięśniowe, dlaczego te mięśnie działają, a te nie działają i tak dalej. I tak dalej, tego jest dużo, ale będziemy robić neurodiagnostykę. Nie mówiliśmy o tym na początku, ale zostańcie sobie do końca, bo mamy dla Was bonus. W związku z, też z tym szkoleniem, o którym mówiliśmy online. Owy. Ale to, żeby. Ale na nie koniec. Przy, nie przejdzie atmosfery, to zrobimy sobie na koniec, bo żeby nie, nie tak. chcemy się wybić tutaj z rytmu. E... Yes. Dobra, czyli mamy tutaj nasze trzy diagnostyki: mm -hmm. medyczną, funkcjonalną jam... co? i neurodiagnostykę. I, I tutaj byłoby fajnie, dlatego że e... Tutaj byśmy się zbili piąteczkę z ostopatami. Tak. To było fajne. Nie jesteśmy osteopatami. Nie. Dużo rzeczy nam się podoba w Jest ok. Mi się podoba. W I... ogóle bardzo, bardzo lubię sobie poczytać takie no artykuły bo... dotyczące osteopatii. W ogóle fajne spojrzenie tak. na ciało, bo tam już faktycznie chodzi o to, żeby dociekać do tego, co tak naprawdę, które systemy nie funkcjonują, od czego to się mogło zacząć. To, co mi się nie podoba. Chyba naprawienia czegoś, właśnie często zdala od miejsca, gdzie obecnie są symptomy. Tak, ale nie takie, że tak taka rozkwina. Wydaje mi się, że jakby założenie stopaty było takie, że ona powinna być dość prosta. No raczej tak. Ona myślę, na początku że, była prosta. Myślę, że też... trochę przekombinowana czasami jest. Troszeczkę. No, oczywiście wiadomo, że ludzkie ciało jest bardzo złożone, skomplikowane. Mm -hmm. Ale jak na np. widzę teraz, jak ja pracuję, to wydaje mi się, że jestem oś... w stanie osiągnąć wiele, jakby pewnie z wieloma osteopatamiśmy osteopatami się dogadali na tym poziomie, jakby złożoności i, i, i pracy, ale wydaje mi się, że moja praca jest prostsza, że ja potrafię to bardziej łopatologicznie ugryźć, ten temat. Pewnie tak. Tak mi się tak, wydaje. Ja też tak, tak myślę, chociaż no, znowu tych podejść w osteopat jest bardzo dużo, no bo to jest... Znowu mocno otwarty system i okay, tak. chyba nawet większość osteopatów tak uznaje, że ten ojciec założyciel utworzył jakiś tam nurt. Mm -hmm. a, no ale teraz tak naprawdę ilu praktyków tyle pewnie różnych podejść. Niektórzy może to ma, mają wewnętrzną potrzebę skomplikowania sobie troszeczkę życia, a niektórzy niektórzy nie. Niektórzy może idą w drugim kierunku i to upraszczają, upraszczają. że wszystko, a tak, wszystko, bo wszystko niektórzy to musi być z tego poziomu. Upraszczają to chyba nadmiernie. Ale to też temat już nie. Tak, ale nie, nie może ludzie naprawdę. nie rozumieją za bardzo, co nam chodzi, bo tam jest taki bardzo fajny e, tekst, nie. który jest kluczowy dla założyciela, czyli e, Andrew, Andrzeja Tadusza Sztyla. E, czyli nie szukajmy choroby, e, szukajmy zdrowe, tak? Mhm. Czyli e, my tak naprawdę. I ja nie wiem do końca, czy my to robimy. To, to jest ciekawe, bo my też e, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, z jakimi problemami u pacjentów pracujemy, bo ich nie diagnozujemy pod kątem medycznym. Nie zarzucasz pacjentowi, że gdzieś tam szukamy, bo on będzie miał RZT, prawdopodobnie, bo jakieś takie globalne bóle stawów ma i tak dalej. Mm -hmm. A, czy na przykład, nie wiem, będzie miał um, jakieś problemy, naszego ulubionego problemu klinicznego, czyli fibromialgi, nawet no, to, to jest problem kliniczny. A, więc jakby nie szukamy tych nami w tym kierunku, tylko zadajmy sobie dlaczego, więc nie czy szukamy tak bardzo w nich zdrowia. Ja też uważam, że ludzie mają duże możliwości um, regeneracji, mm -hmm. natomiast często są w tak czarnej. Że no, trzeba im pomóc z tym. Że nie tam, że ja tam pcham po prostu tego pacjenta w stronę zdrowia i on się zaczyna się pięknie leczyć, tylko ja po prostu bardzo dużo tego, tej kupy z niego ściągamy tak naprawdę. No tak. Pokrótce um, przychodzi. Taki... mu jakiś taki bodziec do tego, żeby jego organizm mógł się tak. po prostu wziąć Ja sobie i wyobrażam czasami, że przychodzi, przychodzi pacjent i to ci pacjenci, jak im zadaje pytanie, jak się pani czuje, oni mówią, że jeden, czasami zero, bym sobie dała. <laughs> Dzisiaj zero. Oj. To ja sobie wyobrażam, że przychodzi taki pacjent, i on jest taki, wiesz, takim smarem, taki, o, o, taki cały, wiesz, upaćkany w błocie, jakaś trawa na nim jest. I on taki, wiesz, ledwo oczy widać, to nie tylko. I ty bierzesz sobie po prostu jakiś taki szlaufik i tam tak twarz obmyjesz, plecki mu tam wiesz, zaczynasz. I on taki lżejszy coraz, i taki wyraźniejszy bardziej. I wiesz, i powoli, przykład, tam, pracujemy sobie z nim z pół i on tam zmienia oczywiście nawyki, żywienia zaczyna się ruszać, i, i w przygno... tym momencie przychodzi do ciebie taki czysty cały. Okej. Okay. Tak, ja po prostu tego brudu ściągnąłem trochę z niego i on po prostu czuł się lepiej. I mało tego, na przykład tego brudu trochę ściągnęliśmy, to on na przykład wie, zaczął się ruszać, zaczął biegać, to było to zaczęło same z niego spadać. No tak, tylko to, no właśnie, czyli jednak trochę wykorzystujemy też ten potencjał tak, zdrowia, no. który, mia, który gdzieś tam w nich tkwi. No bo to, tak. żeby oni sobie mogli się zacząć regenerować, to nie regenerować, tak, że no go my, to nie to, że my go, tych myjemy go cały no no rok, myjemy tak szczoteczką, a nie tego pacjenta? Myślę, że Rzeczywiście, to by, no to to by chyba nie pykło. Trochę tak, w sumie tak. Czyli jeszcze w tym momencie sobie uświadomiłem, że zgadzam się jeszcze bardziej. Czyli ściągamy główne no problemy, a później jakich jest mniej, no ten układ nerwowy jest bardziej wydolny, Teraz się zaczyna lepiej leczyć, lepiej generować, szybciej generować. Czyli nadal z Andrzejem Tadeuszem sklejamy pionę. Bardzo tak. Ja mam kilka takich osób, to na pewno bym sobie z Andrzejem tutaj, wiesz, jakiegoś trunku się napił. Z panią Rol bym się trunku napił bardzo chętnie. A z Palmerem? też no, tak, sumie, jakiś okay. bogaty drogiego szampana z bym drogiego bym, szampana, bym, bym drogiego szampana okay. ale jeszcze bym sobie z Lewitem Z Lewit Levit był uh, fajnym bo my takie mm, właśnie, to, fajne, takie, takie super autorytety takie bardzo duże autorytety uh, w dziedzinie terapii, bo oni jakby nie patrzyli, patrzyli holistycznie na pacjentów, każdy z nich trochę inaczej, ale każdy z nich no to oni jakby uh, nie zamykali się w swoim myśleniu tylko byli tacy otwarci na różne inne podejścia to z, było super a z Jungiem? Albo Freudem. No to tam, może nie idźmy na razie na temat psychoterapii. No, to nie jest ten, ten założenie. Dobra. Nie wszyscy tak mieli. E, w sensie taki, tacy byli otwarci na, na inne założenia. No nie, nie wszyscy. <laughs> tak, ale tak mi się wydaje, że, że te osoby, które są na takim naprawdę na takim mega wysokim poziomie, mhm. to oni są tacy otwarci i tak próbują. on mówię, ok, on pracuje kompletnie inaczej, ale zakładam, że jest wiele dróg na szczyt. Że, jak są takie osoby, które wykluczają wszystkie inne metody leczenia, tylko jego jest kluczowa najlepsze, no to, to, to ja myślę. że nigdy nie, nie jest na dłuższą metę. Nie, on też nie jest na wysokim poziomie, mi się wydaje, taka, taka osoba, tylko. One też są potrzebne. Takie, powiedzmy, zafiksowani, zapaleńcy, którzy widzą tylko jeden e, motyw leczenia. to o ile go rozwijają dalej. Tak, o ile go rozwijają, to my są dość potrzebni, dlatego że oczywiście oni tam go rozwiną, 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 a ktoś na przykład, kto ma taki um, bardzo, powiedzmy, liberalne podejście do leczenia Uu. tak popatrzy sobie na kogoś, mówię, że ok to, to też jest dobre. To też jest dobre to ja to spróbuję to zaadoptować tak wykorzystać gdzieś do mm -hmm. i połączyć z czymś innym. I to, to mi się wydaje że jest potrzebne um, no więc ostopaci super. Możemy sobie piąteczkę zbić większość ostopatów też tych co tak są co znamy? nie nie tych co mówię że ostopatia wszystko inne to kupa. To nie, to jest ja nie. nie, nie, nie A ja chyba nie jest ich jakoś tam bardzo dużo. No nie, ale znam takich. No ja też przypadków. ale, wie, ale wie, więcej znam takich fajnych. Fajnych, no? Fajnych ziomków, także okej. Okay. Dobra. Mieliśmy powiedzieć o tym, jak kiedyś diagnozowaliśmy pacjentów. No właśnie, no bo e, te podejście, o którym teraz <coughs> mówimy, mm, no to myślę, że nie zawsze takie było. O, w ogóle nie. No to, to trzeba trzeba też dorosnąć. No ale to wyobraź sobie, że mm, ktoś. Jesteś na początku drogi terapeutycznej mm -hmm. i na przykład na początku się cieszysz, w ogóle u pacjenta, z, kurde, przydecie pacjent z bólem barku, a ty mu znalazłeś ciasnotę pod barkową. I już, nie zrobiłeś I, i mówisz, Wow, ale super, no nie? No, wiem, jak... no i przychodzi taki przychodzi taki, ty mówisz, no dobra, dobra synu, a to dlaczego ten bark jest za wysoko? Ta głowa kościelna jest tak wysoko ustawiona, A ty mówisz, po prostu jest. <laughs> to ale to nie starczy? Ale nie? dlaczego? I ktoś tak. Zaczyna kminić i widzi tylko lokalnie, e ewentualnie i to już wymaga paru parującej mózgownicy, mm -hmm. nie? Po czym mówisz, masz tu książkę do neurofizjologii. Dobra, wiesz, i ty się tak uczysz, uczysz, no nie? I już wiesz, wiem. To jest dysfunkcja stawu krzewu i przez to zaburzenie, taśmą funkcjonalnie idzie na najszerszy grzbietu, dlatego nie pociąga go w ramienia do dołu i on jest za wysoko. I to mówisz, zgadza się, A mega czego? Dlaczego staw krzewu dysfunkcyjny? Uch, no. I potem no nie. No to a wiadomo. I mija znowu kolejne, kolejne lata, i tych drzwi. Bo pacjent miał problem z upadek na tyłek, który był kluczowy wiele lat temu, i to spowodowało utrwalone odruch ucieczki w stałkrze podrowym, co wyhamowało część taśmy funkcjonalnej. No, i co teraz z tym zrobisz? <noise> I kolejne. Jakie są kolejne komponenty, które a. też mają wpływ na te obecne symptomy. Nie, no ja myślę, że w ten sposób mniej więcej staram się mhm. patrzeć na pacjentów. No, za trzy lata. To się bardzo rozwinęło. być. Myślę, że za trzy lata mniej więcej. Może I oczywiście cały czas to rozwijam. Zresztą rozwijam, bo to jest podobny czas, no nie? jak się tym tematem zainteresowaliśmy. I na początku to było tak, no i klasycznie, tak. Na początku to było, było prawie nic. A ale też nie jakby nie, jak taka. Zaczęliśmy, no podobnie zaczynaliśmy bardziej od masażu. Oczywiście bardziej od masażu. Bardziej było tak. to się coś jest napięte? To, to trzeba, trzeba rozróżnić. No to, znaczy, to też było ciekawe, bo uh, ja się tak zastanawiam ja mam takie czasy rozkminy, że i jak to jest możliwe? Mhm. Jak na przykład otwierałem gabinet, gdzie tam tydzień pracowałem jeszcze sam i um, pół, może 7 lat temu i że udało mi się namówić na mojej terapię tak dużo ludzi przez trzy miesiące, że miałem full grafik, mając tak mało wiedzę. Dla mnie ja to jest szok. Myślę, że tutaj to też może być jakaś teoria spiskowa, ale chyba zawsze mamy takich pacjentów, na jakich aktualnie nas stać. Albo zasługujemy i najpierw zasługujemy, I jesteśmy Dokładnie złymi tak. ludźmi, no to mamy też pacjentów, którzy są złymi ludźmi i się nie dogadujemy i jesteśmy sfrustrowani, e, nie chcę się gabinie. z nimi pracować, zamykamy gabinet stwierdzamy, że po prostu ludzie są bucami. Tak. I jesteśmy dobrze, My nigdy tak nie mieliśmy. Nie, 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 nie ja, ja na przykład e, mam tak, że e, biorę teraz, tele, Znaczy, te, teraz się teraz, teraz skomplikowała, bo kiedyś było tak, że pacjenci dzwonili do mnie i się umawiali do mnie, <laughs> jak mówiłem sobie <laughs> grafik, teraz e, nasze kontakty są trochę dalsze, już nie mamy takich kumpelskich relacji dlatego, że oni zapisują się online, albo dzwonią na recepcję, a tam dziewczyny dzień dobry, tak, do pana Patryka. No i już jakby to jest jakby. To nie jest taka no wiadomo, bliska nie? relacja. No tak. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Ja staram się oczywiście bardzo w krótkim czasie potem ten dystans szybko obciąć. I już jesteśmy kumplami Po pół godzinie na, na pierwszej wizycie. Ale to, to już nie jest to samo i. Jak wcześniej miałem, także tych panów zapisywałem, bo oni są równie sympatyczni jak wcześniej. Na początku tylko jest trochę popanujemy sobie, i tak, a później już jest normalnie. Mhm. To z większością mogą spokojnić na browarkę. No. Znaczy może na browarka to nie będzie tym przykład, bo to jest niedobre bo alkohol to jest zaburza a chemię w organizmie, a oni i tak mają problemy trzewne. To nie jest dobry pomysł, tak żeby... ale. Chyba że czysta wódeczka Na kawusie. <noise> czysta budeczka też jest spokojna. No, no no czysta wódeczka... Znaczy z alkoholu? W niektórych przypadkach. Troszkę <gryt> teraz, żeby odkażać ręce. Nie nalew... Ojej, naleweczki, uwielbiam na naleweczki. Naleweczki są super. Um. Znaczy ja myślę, że alkohol jest ok w bardzo niewielkich ilościach. Rozsądnych. Ba raz na jakiś czas jest spoko. Nie się nikogo namawiać. My nie mam problemu z alkoholem. <gryt> A chyba, nie. że brakuje nam pieniędzy. <gryt> Albo sklep jest zamknięty. O, teraz jest bardzo prawdopodobne. No. Że twój ulubiony sklep alkoholowy zamknięty. Ja nie mam ulubionego sklepu <laughs> monopolowego. Dobre, ale chodzi o to, że nasi pacjenci, wydaje mi się, że nas lubią. Większość. Może nie wszyscy, no nie? No bo część też, jakby zakładam, że nie wszyscy pacjenci też idą na neurodegustykę. Nic tego klimatu. Nie, no nie. nie chcą przykład, bo, bo to nie jest łatwe, bo chcieli przejść i zrobić, żebyś na przykład, nie wiem, o nie, przykład pacjentki jakiś czas temu, a dobry, przyszedłem na, że pan mi tutaj ten um, kręgosłup, tak? Bo mi dysk wypadł. A ja to. Te... <coughs> Przeszkaj. Jeszcze ja raz, segment. Proszę sobie usiąść. Po pierwsze, tam nic nie wypada. Nie ma też, gdzie wypaść, to nie. Więc to nie jest problem strukturalny. Ale ja się ja pobinę, No i oczywiście nie zrobię pani manipulacji. Czuła się lepiej, ale ewidentnie tego potrzebowała. Ewidentnie tego potrzebowała, a ja tego nie widziałem potrzeby. Nie, nie zrobię nawet. O, widzisz? Na tym potrafię. Dzisiaj chrupa. O, nie zrobiłem tak? No i nie widzieliśmy się drugi raz. I ona poszła do innego. Ktoś, kto dokończył robotę, chrupiąc. Pewnie tak. No i spoko. No i to jest fajne, nie? To no no okay, Muszę no, zarabiać. Jest mamy, spoko. mamy różne przekonania i różne nastawienia eee. do życia, i tam tak, trzeba się z tym pogodzić. Co, I pewnie pani myśli, że jestem bucem, no nie? Bo nie chciałam jej zmienić bo ona chciała. No może myślała, że nie umiesz. Może myślała, że nie umiem. A akurat się nie zgodzę. <laughs> <laughs> ona no na pewno pan nie umie, a ja nie umiem chłaćę. Ma... To patrz bo boczek patrz. I ja właśnie nawet to nagram. Żebyś zobaczyć czasem puszcza w nocy. Jak tutaj ładnie chlubionych skrybysły. Dobra, więc tak to wygląda. zagubiłem się, była taka długa dygresja. W ogóle mówiliśmy o tym, jak kiedyś mieliśmy diagnozować, i znaczy jak kiedyś diagnozowaliśmy. Coś było napięte, trzeba było rozluźnić. Później odeszliśmy od tego, bo no się bo... okazało, że co? Że wydali jakieś książki, typu na przykład masaż w jednostkach chorobowych. <laughs> I się okazało, że jak cię boli noga, to trzeba masować obręcz biodrową. czyli Nie, po prostu ale dla mnie to był naturalny proces ewolucji, bo ja widziałam niedoskonałość tej, tej pracy i czasem zastanawiałem się, wie kurna, mać, dlaczego przychodzą pacjenci z bólami lędźwi, które są dość podobne, i ten pacjent po prostu mnie wychwala pod niebiosy, a ten mówi, że nic mi nie pomogło? I ja szukam tych odpowiedzi, mówię, kurna. To nie może być takie proste, bo kiedy, jakbyście mnie zapytali e, 7-8 lat temu, panie Patryku, boli mikrofonu, co zrobicie? Ja proste, trzeba rozluźnić prostownik. Rozciągnąć <grystanie> no. prostownik, to nie jest nic komunikowanego. Później, jakby trochę to też mówię, lędziły większy i przepona. Ta się głęboka przednią. Trzeba jeszcze ewentualnie z brzuchem Czyli pracować. wszystko się skomplikowało tak przynajmniej o... Dwukrotnie. Nie. Dwukrotnie, no nie no nie bo nie tylko nagle plec, trzeba po prostu i plecy i brzuch, nie? Dwa tak. razy więcej roboty. A później jeszcze jak patrzę na jakieś cylindry ciała, jakieś w ogóle dna miednicy, przepony, tensegracy, jakieś rzutowania, e, doliwości byłoby w inne miejsca, przenoszenie napięć. Później nagle się okazało, że te wszystkie receptory, mięśnie taśmę, szlaki i tak dalej, to też mają jakiś sens. Ale na szczęście ja dostawałem tą wiedzę tak po, po trochu. Czyli, wiesz, jakby był taki tort wiedzy. No tak, tak, ale to też jest normalne, bo jakby ktoś się tak po prostu naraz ci tym, wiesz, dał takiego klapsa w twarz. <grym> nie, no przecież... Tą ja bym na całą to... wiedzą to przecież by, to, nikt by tego nie udźwignął. To, uh, to jest nie do zrobienia. Po prostu yy, nauka to też jest pewnego rodzaju proces. To musi być tak, że ty musisz mieć czas na to, żeby zadać sobie pewne pytanie, na które jeśli wtedy dostaniesz odpowiedź, to to ma dopiero sens. Bo jeśli ktoś ci da odpowiedź na pytanie, którego w życiu nie zadałeś, to to po prostu tak ci wpada jednym uchem i wylazuje drugim. I po prostu widzenia. masz to gdzieś. I możesz usłyszeć o najlepszych takich smaczkach i po prostu je wiesz. Tak, ale powiem ci, że jak już na przykład byłem tym terapeutą, który przy chleń i patrzył naprzód, a potem jeszcze gdzieś tam na boki. To, czyli już po prostu konkret. to już na, naprawdę wielu, i to dla mnie było dziwne, bo to był, ja byłem bardzo młody i wielu my myślałem, że po prostu jestem jakimś turbo kotem, bo wyjadacze. Wyjadacze w najlepszym w Warszawie, no nie? A nie, no, oczywiście żartuję, takby u mnie, jeśli chodzi. O, bo ja tak, niektórzy ludzie myślą, że ja nie mam takiego dystansu i że taka pycha no nie, nie. Ja, ja raz w tygodniu dostaję po prostu w twarz niemal, że od problemów pacjenta, czyli przychodzę do z problemami te problemy uderzają mnie w twarz i ja naprawdę wiem, gdzie jest moje miejsce. Ja innym tak, że nie ma kozaczenia, ko ko cwanikowania najczęściej, ale co za nim tak lubię takiego zagrać, wiesz? Mm. Co to nie ja? Co <gulia> takie momenty? Dajcie ja mi młotek i, mi <gulia> mi i dłuto. Nie, i, i wiesz co? I dużo pacjentów wtedy mówiło, że kurde, pan, pan to tak, tak globalnie patrzy na te moje problemy. To ja się nie spotkałem z tym wcześniej. Mówię, kurde, ja tam ja dopiero. Tak mi się wydawało, że tam specjalnie dużo nie wiem. A tu takie określenia, oni byli u wielu terapeutów i co, oni nie, nie wiedzą o tym, że trzeba przód masować też przy problemach lędziwi? A się okazuje, że nie. I to dalej budzi czasami kontrowersje. Masaż jamy brzusznej? Jaki żart. Co pan chce z masować? On się nie da dojść. Nie da się Za go głęboko, dotknąć. tak? On się nie da dotknąć. On mówił, może pan o nim najwyżej pomyśleć. A to też <laughs> to jest już jest jest wizualizacja, to jest placebo. O, to co było dalej? A... Wszystkim. Nie no i później było coraz więcej, 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 więcej. No tak. I jest taka, Boże, ja bardzo często, jak mam kurs, ja mam to, mam to szczęście, że czy kursy masażu tkanin błogich, czy te terapii nerwomięśniowej, no to zaczynam prowadzić, więc widzę to takie e, dziwne miny ludzi, takie, co on w ogóle, kolej się zaczyna tu mówić, no nie? My tu chcemy się nauczyć masażu tkanin na a on w ogóle rysuje, rysuje tą krzywą e, na pierwszych zajęciach tego, Boże, ja zawsze o niej zapominam, rysowałem już chyba kilkanaście razy ją. E, to no, nie wiem. Ke czy. Kerninga. Aha, bo oba są jakieś strasznie trudne niemieckie Tak, bo to jest niemieckie nazwisko. Dajmy sobie tego. Powiedz coś fajnego, a ja to znajdę. No, coś fajnego teraz wymyślił. Um, ja powiem po prostu, co miałeś na myśli. O to, że tak, na to początku, mów, no. jak się tak, na początku nam się wydaje, że po prostu zaczynam się czegoś uczyć i w ogóle nie wiemy nic na ten temat. Później, miesiąc, później, rok, później. Kogo? To się tak czyta? Duninga krugera Krugera czy Krigera? Dziękuję Ci bardzo, Dzięki, Krzysztofie. Krzysztofie. Tutaj jest nasz uh, researcher, <laughs> Re <-searcher>, który tak. <laughs> szuka, szuka rzeczy. <laughs> Krzywa Dunninga-Krugera. Możesz kontynuować. Tak. I po jakimś czasie nauki, dosyć krótkim zazwyczaj, daje nam się, że po prostu już wiemy wszystko. Wszystko już na ten temat. To jest na studiach. Tak kończysz studia mówisz... Dać im pacjenta z czym uzdrawiał. No Dać im. Pacjenta. Wnoście ludzi na noszach. Tak, tak. <gry> I od razu niech kupują sobie pakiety tak. I na najbliższym powieście mi, mi tutaj na tej ścianie takie <grym> haki, że mógł kule wieszać. Pacjentów moich. Bo Dobra. one to zostaną. Tak, no zawsze. No i później się nagle okazuje, że yy, jest jakiś jeden moment przełomowy, albo czasami kilka. To zależy od tego, jak bardzo ktoś jest odporny na doświadczenia życiowe i wiedzę. Yy, gdzie nagle to zaczyna gwałtownie spadać, spada, spada, spada. I tak myślisz nie? sobie, po prostu mija kolejne pół roku, i na przykład myślisz sobie, jestem w totalnej dupie, nic nie umiem. To w ogóle to jest źle, żeś za to zabrałem. Ja muszę nigdy nie powinienem tego zrobić. I coś ciekawe, oczywiście ten efekt tego spadku, zaliczenia tego doła, a oczywiście jest związany z Twoimi umiejętnościami praktycznymi. Czyli ty pracujesz, pracujesz i nie, i nie widzisz przełożenia tej Twojej pracy na cokolwiek. Czyli nie poprawię <laughs> Pacjenci nie zdrowiają nie. i niestety osoby, które się to tylko w teorii, one nie doznają tego. I one dalej myślą, że to wszystko, co się nauczyły na studiach, to, to tak działa. Jest. Mhm. I to musisz tego lepa dostać. Mm -hmm. I to jest ten tekst klasyczny, który znajdzie, tak i im dalej w las, tym ciemniej. Czyli my idziemy, uczymy się, ale w... nie widzimy przełożenia. I w pewnym momencie mam takie przełomowy, to mówię, dobra, dobra, to nie jest proste. To jest dość skomplikowana sprawa, tak? Ja teraz potrzebuję tej wiedzy sobie usystematyzować, mm -hmm. poukładać ładnie. Dobra, nie idzie mi z pacjentami takimi, takimi. Tutaj potrzebuję taką książkę, tu takiego szkolenia. I powoli to zwiec zaczynasz i mm -hmm. okazuje, że powoli idziesz do przodu. Tak i to już zajmuje lata. To już nie jest nic, co się da tak nauczyć generalnie wszystkiego w tydzień. Ech. I uczysz się, i uczysz się, uczysz się i ta krzywa cały czas systematycznie sobie rośnie, ale ona już raczej nigdy nie wraca do tej y, pierwotnej wartości, która była gdzieś tam zaraz na początku. Czyli już nikt nie jest takim nigdy kozakiem kozakiem nie myślisz, że jesteś po prostu przekozakiem. Dokładnie. Czasami jest to takie, takie rzuty są po kursach jakiś. Czyli po prostu skończysz jakiś kurs i mówisz, teraz? Oj, to, oj, teraz to już robię. Teraz to po prostu. robię robotę. Jest... Ja już nie, już nawet nie jestem. Ja jestem uzdrowicielem. Padle, słodko uzdrowiciel, no nie? Dajcie mi szaty, sandały i wprowadzajcie ślepych no. i kurałych. No. Ale znowu, oczywiście, później, jakby Twoja wiedza na ten temat ulega. Degradacji. Znowu lepa w twarz. Dobra, jest lepiej niż było wcześniej, ten kurs mi dał dużo, ale to jednak nie było tak druzgocące po prostu. Po prostu ja, ja, jak, w życiu, jak myślałem. Każda kolejna lepa coraz mniej boli. Tak, no i no idziesz do przodu. No to ja jestem od, od kilku lat na tym etapie wzrastania. Miałem pewien swój taki moment e, kapitulacji, negacji, delikatnej, ale później jak już. Ja mam ten taki model kapitulacji, jak wiesz co, najgorsze jest, jak dużo pacjentów w pewnym momencie stanie ci. No. I, I to nie idzie w żaden kierunku, nie? I mówisz, co jest nie tak, no, nie? Jakby wyprowadziłem ich na pewien poziom i tak stoją, i po prostu, że w żadnym kierunku to nie idzie w dobrym, no i co z nimi zrobić? Możesz powiedzieć z nim do widzenia. To ja już co ja zrobiłem, zrobiłem, ale może zastanawiać się, dlaczego? No, dlaczego mi to nie idzie i powoli sobie na te pytania odpowiadać. I to jest pytanie, które niestety nie pada u wielu terapeutów. Dlaczego? Słowo dlaczego? To jest mhm. tak się tak zadowalać takimi rzeczami, typu, A cię są to spoko. spoko, To daj muzyka zakończona. Przejdźmy do leczenia, proszę kupić sobie gumę i będziemy robić rotację. Barku, <grym> no to nie no, to jakby. Zrobimy 20 razy, a jak się nie uda, to tak. zrobimy jeszcze 20. Jeszcze 20, a później zobaczymy, czy to tak, najwyżej się no Za pół tej roku tej zmienimy najwyżej jakieś podejście terapeutyczne. Rzucimy na przykład, nie, wiem, stabilizację, coś tam o no i będzie i fajnie. I, i inny kolor gumy. Z innym no, oporem. No, albo się no, tego pacjenta. Ty, załóżmy, że naprawisz ich tymi rotacjami. No. Tak. A i przyjdzie cię pacjent i się okazuje, że ten bark już jest, no nawet nieźle źle zaczą, zaczął boleć, no nie? To nie masz takich refleksji, typu. O, a czy to ma coś wspólnego z tym barkiem? Nie, na pewno na nie. pewno myszka. My, za dużo myszki. Wyszło ci panu myszkę na lewo rękę, będzie, spoko, no nie? E, Gra pan w tenisa? No, kiedyś gra. A, właśnie. Wyszło po latach. Wyszło po latach. Więc tak to wygląda u nas mniej więcej i myślę, że te, te, jak ja na przykład opowiadam o tym, o tej krzywej, nie, nie zawsze mówię, bo ja widzę jakie są morale grupy. Jak sobie te morale grupy na przykład dużo osób na kursie przedstawiamy, się, na przykład mówi o tym, że jest to dlatego, bo straciło chęć do fizjoterapii mhm. i albo my go wyciągniemy z tego bagna, w którym teraz jest, albo po prostu on zajmuje się i będzie teraz sprzedawał cokolwiek. Tak, dokładnie, samochody. Samochody, to prawda. Okay. To i leczenie ludzi. Leczenie ludzi mu idzie, więc motoryzacja została. I, no. I jak widzę, że morale grupy są niższe, to opowiadam o tej krzywej i na przykład wychodzimy wtedy na na prosto. I mówię, okej, okay, dobra, rzeczywiście jesteśmy w tym dole. Teraz zobaczymy, może pójdziemy. No I część osób rzeczywiście udaje się ranimować i po kursie dalej się tym zajmują i się z tego cieszą. I wydaje mi się, że to jest coś, co dotyczy wielu terapeutów. Niektórzy nazywają to wypaleniem. A to jest po prostu. A, to nie to nie jest wypalenie. Nie. To jest po prostu. Taki fal start. Falstart? No tak, taki w sumie nie wypał. Okay. Czy znaczy nie to, że się już wypaliłeś, tylko jeszcze nawet Aha. dobrze nie zacząłeś. I, i po prostu nie, nie firewerka nie zadziałała. I mi się wydaje, że jakby ja miałem się wypalić, znaczy ciężko było mi się wypalić, pracując w ten sposób z pacjentami. No nie, Mo no bo to za każdym razem jest po prostu jakiś adventure. No, um, wydaje mi się, że mógłbym się wypalić w sytuacji, kiedy na przykład. Ja mam takie tendencje, że bym tych pacjentów nabrał nie wiadomo ile. Mm -hmm. I bym po prostu. I ich za dużo, i mi się by, z, z dłużej, by się nieko ono, nie wykopywało. Tuż, tuż nowi pacjenci czekali zapisania, a jeszcze w ogóle tego nie dolyczyłem. Muszę jeszcze dwa spotkania, kiedy go wcisnę i tutaj mi się frustrowanie się. No tak, się się jakoś... no tak to, to, to mogłoby tak być. Ale jakby ktoś się czuwał moim grafikiem, to, to myślę, że przez bardzo wiele lat byłoby nawet. Zwłaszcza, że w sumie cały czas też się uczymy, nie? Dochodzą jakieś tam nowe nowe podejścia. No, nie, to przynajmniej zawsze inspiruje. Ja jesteśmy. się uczę nowych rzeczy, to kurde, no, no słuchaj, siedzimy, siedzimy w metodzie. Jakby, to nie jest metoda, chodzi siedzimy w jakby. Jakieś tam koncepcje. Kon... Nawet nie, nie, nawet nie, nie koncepcji. No, chodziło mi o specjalizację, o, tak, o zawód. Siedzimy w zawodzie, który no, on się on raczkuje tak mm -hmm. naprawdę, on się dopiero rozwija. No ile w serapiach istnieje na świecie? O, no właśnie, to, to, to są jakieś trudne tematy. No, to tyś no, ogóle... czasami słuchałeś, pewnie mnie ciekaweś no, no nie, no właśnie. Niestety trochę słuchałem tego. O, i ona w ogóle na początku była kozacka. Tam, w czasach w ogóle Hipokratesa i Galena to była fajna. A później gdzieś to się w ogóle pogubiło, i, i się skończyło na tym, że trzeba tylko się zajmować jakimś tam. Ortezami, nie, nawet nie Ortezami, to po prostu tym yy, oklepywaniem kikuta i, tak, i hartowaniem kartowaniem kikuta. go i, oh Boże. No, ja nie, ja, żebyśmy się te, właśnie, żebyśmy się zrozumieli, ja się nie śmieję z tego, tylko po prostu, bo to jest potrzebne. Tylko jak, czy to naprawdę musi umieć każdy fizjoterapeuta, czy każdy fizjoterapeuta akurat pracuje w jakiejś takiej dziedzinie? Ale to nie, no jest... czekaj, bo teraz, mamy teraz dobry temat, bo w tym momencie chcesz dorzucić temat, że fizjoterapeuci się powinni się specjalizować. Yy, wiesz co i tak i nie no bo akurat może inaczej myślę, że wszyscy powinni patrzeć globalnie i taki pacjent, który ma akurat kikut do zahartowania to nie znaczy, że, to zawsze że... Uwielbiam, znaczy, tak. wiesz, ja uwielbiam to określenie Hartowanie czy wiesz, kikut? nie, hartowanie kikut to, to jest takie dziwne Ale no okay. ale to nie znaczy, że nie ma innych problemów i że to nagle się okazuje, że pacjenci są dwóch sortów i że na tych trzeba patrzeć holistycznie, a na tych już nie. Więc myślę, że każdy powinien patrzeć całościowo, ale jeśli w dodatku masz dużo pacjentów, którzy mają jakieś tam konkretne problemy, no to znowu trzeba sobie gdzieś tam nauczyć się, powiedzmy, no, rzeczy, które są specyficzne. Czyli teraz odchodząc od twojego ulubionego sformułowania, jeśli masz pacjentów z problemami e, jakimiś, o, na przykład uroginekologiczne mhm. problemy, one znowu są takie, że... Tutaj, no nie, nie wiem, czy da się tak do końca ominąć jakąś specjalizację. specjalizację. Może inaczej. Yy, w ogóle to, że się uczymy medycyny takiej szeroko pojętej, bo teraz już dużo mówimy o tym od samego początku, że to jest cały czas proces i że tego jest bardzo dużo i że staramy się na maksa szeroko patrzeć, że na, na mega zachęcamy ludzi, którzy mi opisują traktat. A medycynę, teraz nie? myślisz sobie o tym, że jest po prostu, yy, chciałbyś się nauczyć dobrze anatomii. No to wiesz, wow, bochenek nie jest jakiś taki szczególnie cienki, nie? No więc znowu to zajmuje czas, więc jeśli chcesz yy, nauczyć się jeszcze i jakiegoś takiego rozumowania w tych konkretnych jakichś przypadkach, co jest najczęstsze i tak dalej, wiesz, takiego bycia w tym, nie? Mm -hmm. Czy jakichś konkretnie technik, które się wtedy mogą jakoś tam specyficznie przydawać, no to tutaj no można to nazwać jakąś powiedzmy specjalizacją, ale to nie jest do końca to samo. Co taka specjalizacja, jak ja kiedyś myślałem, bo kiedyś tak myślałem, że, że może to będzie potrzebne. Że może my też się powinniśmy tak specjalizować jak lekarze w czymś. Że są na przykład tacy terapeuci, którzy pracują ściśle tylko w neuro i powinni mieć takie swoją specjalną specjalizację i ją tam sobie zrobić, mieć taką swoją wiesz pieczątkę, że tej specjalizacją w neuro i w ogóle no jeżdżo, wow. Nienawidzę pieczątek. Nie? Ja w ogóle się Jest... skapnąłem ostatnio, że nie. A ty masz pieczątkę? To swoje tak masz... nie, swoje nie. No wow, ja Jak też nie. To teraz akurat nie. pójdziemy za to siedzieć pewnie. Mamy, aha, bo to taką terapeutyczną pieczątkę, tak? No. A powinniśmy mieć? Pewnie tak. A co byśmy podbijać? Nie wiem. A to nie wystarczy pierwszego gabinetu? Przecież na przykład jak... Um, nie wiem. Po pierwsze tak, dane robimy elektronicznie, tak? Nie może to... ktoś ze słuchaczy nam podpowie. Może nie podpowiedzieć, tak? Jak no. to jest to pieczątko? Nie, nie za bardzo. Jednak ja też to... kojarzę, że chyba powinny być, ale. Dobra, nieważne, Dobra, Dobra. Dobra. Dobra, bo to chyba nie jest na temat. I... Czyli znaczy, ja no. nie wiem, na to... jeśli chodzi o temat, to, to jest jakby... Bardzo... Temat jest bardzo taki... Temat szeroki, jest dość szeroki. Te... Temat, nasz tytuł jest kompletnie się nie rozumiemy. Komplet? No właśnie, dlatego to. dalej się kompletnie nie rozumiemy. Możemy wymienić wszystkie rzeczy, z którymi się nie rozumiemy. No. I to by było... Ale no. okej, okay, wracając sobie do tematu specjalizacji, to jest, to jest taki ciekawy temat, bo... A, mhm. Czyli jakby to, co Ty powiedziałeś, to ja rozumiem to w ten sposób, że powinniśmy mieć wszyscy taki wspólny trzon. Hmm. O którym nie powinniśmy zapominać, bo hmm. w specjalizacjach lekarskich jest tak, że oni też mają wspólny trzon, bo halo, byli 5 lat na studiach wszystkich e, ogólnych, medycyny ogólnej i potem z jakiegoś względu, jak później specjalizację, to stwierdzili, no ktoś, im, o tym ktoś im powiedział, że słuchajcie. dobra, słuchajcie, jesteście specjalistami, możecie zapomnieć o tych 5 latach, no nie były specjalnie potrzebne, to teraz <laughs> liczy się tylko teraz to, czego nauczyli się od, od teraz. No. no właśnie, ale to jest może smutne. Chociaż może w sumie nie i, i w sumie mogę o tym powiedzieć, bo mi się też tak trochę wydawało po studiach, że tak będzie. Jak? No że tak skończyłem te studia, dostałem papierek, później poszedłem sobie na jakieś tam szkolenie drugie, trzecie i tak pomyślałem, to w ogóle nic mi to nie dało, Ni, w ogóle nic się nie nauczyłem na tych studiach, nic. Mm -hmm. To wszystko było po prostu jak krew w piach, Ale się później okazuje, że tam w sumie były ważne rzeczy typu właśnie anatomia, fizjologia. Yy, jakaś po, no, chciałem powiedzieć embriologia, ale akurat nie tak. Było. w wydaniu, co była, to chyba. A miałaś embryologię? A... Tak? W programie? Do rady by było? Niby, niby była. A nie, aż to była biologia medyczna. No, to Takie... I to niby było nawet spoko. No właśnie, i, tylko że wtedy ja po prostu nie, nie bardzo wiedziałem, co, co z tym zrobić. Mhm. I później, jak zacząłem się uczyć jakichś takich, wiesz, prostych trików które już dużo robiły roboty, to tak nagle myślałem, a to to chyba było takie w ogóle już w ogóle do niczego niepotrzebne. I nagle się okazuje, że to jednak faktycznie przybliża nasze zrozumienie do zrozumienia ludzkiego ciała. Możesz odpowiedzieć spoko. na pytanie, dlaczego? Właśnie, temu dlaczego? A inaczej po prostu nie, nie możesz, musisz strzelać z armaty do, 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 do każdego jednego mhm. problemu. Przebodzicowywać wszystkich. Tak, i wiesz co? I to by było spokojne. Znaczy, oczywiście nie wszyscy musieliby się a, specjalizować, bo jest dużo zagadnień terapeutycznych, do których nie trzeba być specjalistą. Ja na przykład bym kilka takich specjalizacji. Mhm. Uroginekologia? Mhm. No, no. Może, nie, no tak mi przyszło do głowy. No ale może by, dobra, niech, niech będzie. będzie. No, to jest taka, no tam dobra. Są, jest kilka problemów, z ruch. rzeczywiście może fajnie, jakby ktoś się specjalizował, może trzeba by opracować kiedyś tam perektum perwagin może tak by było ja no, mam takie swoje myślę, że trzeba byłoby bo to teraz tak znowu jak umieszana anatomię i fizjologię no to tak naprawdę byś wymyślił jak zrobić Co sobie, sobie tam podziałać, ale mhm. fajnie byłoby jakieś takie w ogóle jeszcze obbycie w tych jednostkach klinicznych i tak dalej, więc jakby taka cała otoczka tego, która w sumie. No, się to by była niezła nawet. No nie? była nawet niezła, której, której możemy nie mieć. Więc... Dzieci oczywiście, to jest no. fajna specjalizacja. No tak, to jest zupełnie, zupełnie inny rodzaj pracy. Gdzieś, nie wiem, pewnie ich. słuchacze się by usłyszeć fizjoterapia sportowa, ale to nie. W ogóle z procesami się pracuje bardzo podobnie. Niektórzy myślą, że to jest taka praca ze sportu, to jest taka kwintesencja fizjoterapii. Ja bym powiedział, że wręcz odwrotnie. <grytanie> tak. ja, ja zajmowałem by... się akurat fizjoterapią sportową i moim zdaniem to jest w ogóle dużo prostsze niż yy, normalna praca w gabinecie. No. Bo w sporcie akurat o, i to nawet narobiło trochę bałaganu. Że dużo osób metody do pracy w sporcie wyciągnęło do pracy z pacjentami. Ale pacjenci też myślą, no bo to go się używa w sporcie. Proszę. Ale tak, bardzo no tak, z z wynikach NHL. Ale pan nie gra w NHL. <grym> pan, to... pan, nie zagrał, gdyby w <grym> NHL. An proszę słuchaj. Na mnie, w terapii, przychodzi taki człowiek, wiesz, jakby, <grym> właśnie tak mówiłem wcześniej, taki zawalony tym błotem, <grym> i po prostu z takiej osoby randomowej. Z bólami, naprawdę no, full problemów różnych. Jak robisz wywiad, to pół strony, strona ci wychodzi, taka po prostu problemów różnych, operacji, urazów, i po prostu on nie ma problemów, i zaczyna się interesować aktywnością, zaczyna się ruszać, mhm. i mija tam, bo to nie jest proces krótkotrwały, umówmy się na no nie, tylko tam mija rok, dwa, i on jest, jest, jest aktywny, rusza się, zmienia nowyki żywieniowe. Tutaj jest w ogóle okienku żywieniowym. Przeszedł na dietę. Pale, paleo, no, jest nie na, keto, jest na, na keto. Propo paleo, jest na keto. Doktor by mogła. Nie no, żarty, żartami z dietami, to już nie o to mi chodziło. Chciałem się trochę pośmiać. Um, więc ta specjalizacja byłaby niezła, tylko ten wspólny trzon trzeba było zrobić tak, żeby oni o tym nie zapomnieli. Żeby nikt o tym nie zapomniał. To jest najważniejsze. Że powinno być tak, Najważniejsze jest ten trzon, a ta wasza specjalizacja jest taki dodatek. Będziecie trochę lepsi w tym zagadnieniu niż wasi koledzy, którzy tego nie robili. Ale jak zabierzecie to będzie nikim. Tak powinno być. I Mocne wtedy, ona, wtedy, ona wtedy taka e, specjalizacja miałaby sens. W e, fizjoterapii jest śmiesznie. E, A czym? W fizjoterapia. A w fizjoterapii. Że jest śmiesznie. specjalizacja z fizjoterapii. No, jak lekarz ze specjalizacją w byciu lekarzem. Medycyna, Po prostu. <laughs> jestem specjalistą jestem lekarzem. Specjalistą. Medycyny. Dzień dobry. No nie, no to, to jest akurat zabawne. Eee, I wiesz co, jakby jesteśmy tutaj na takich e, tematach e, około lekarskich, to mi się wydaje, że niestety źle jest, że terapeuci, fizerapeuci chcą być jak lekarze. Tak, bo to ja jest tam... zupełnie inny zawód. Wiesz co, jak było e, takie, wybieraliśmy, już teraz nie pamiętam co to było, ale jak się kształtował cały tutaj e, ta ustawa terapeutyczna i wybieraliśmy takich swoich przedstawicieli w Warszawie, każdy ten temat. Mm -hmm. I ja byłem na takim zebraniu uh -huh. i tam po prostu um, jak <coughs> swój członkowie zgłaszali kandydaturę, to wychodzili i mówili, co oni chcieliby zrobić. I tam bardzo często padło określenie, że e, chcemy, żeby terapeuci mieli tak dobrze, jak lekarz. Mówię, ej, ogarnijcie się, lekarze wcale mają dobrze, no nie? Lekarze mają dość kiepsko. Wiadomo, pewnie mają lepiej niż terapeuci, którzy pracują w szpitalach, ale e, no to, to nie jest jakby wizja idealna, bo oni po prostu trochę więcej zarabiają. No tak, ale też tak bez szału w sumie. No patrząc na standardy, no patrząc, może tak: patrząc na średnią krajową w Polsce, no to jest nieźle. No ale też patrząc na to, że musisz po prostu poświęcić naprawdę strasznie dużo czasu na no to, tak. żeby skończyć naprawdę trudne studia. Bardzo. Później staże, mm. później jeszcze specjalizacje. Odpowiedzialności, Odpowiedzialności dużo. dużo. strasznie, strasznie odpowiedzialny zawód, i później strasznie trudna praca której ja bym powiedział, że no jeśli chodzi znowu o tą odpowiedzialność, jaką ponosi fizjoterapeuta, jaką ponosi lekarz, no to już też bez przesady. Nie? No to jest nieporównywalna. Nieporównywalna, więc no w sumie nie ma, nie ma czego zazdrościć. Więc też się w sumie nie dziwię, że dosyć dużo lekarzy się decyduje na to, żeby sobie gdzieś tam... Wiesz, a jeżeli chodzi o... coraz mniej osób się decyduje też na to, żeby iść na ten kierunek. No jest trudny, jest trudny. Jest też to a rozumiem. Wcześniej w Polsce zarobki są średnie, perspektywy nie są najlepsze i no, przez wiele lat jesteś takim popychadłem często wśród swoich starszych kolegów, no co, 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 co słyszymy od naszych znajomych młodych lekarzy aktualnie tam robiących specjalizacje, bo mamy, mamy takowych, więc jakoś specjalnie kolorowo e, nie jest. A my jakoś tak brniemy i po prostu chcemy być jak ci lekarze. Ale oni... no po prostu Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jest właśnie zupełnie inny zawód i my się zajmujemy zupełnie czymś innym. I, i właśnie minus jest taki, że bardzo dużo chcemy eksportować, yy, znaczy importować do siebie tak? z, z dziedziny lekarskiej, co jest złym pomysłem i lekarze o tym wiedzą i się ogarnią. Kurde, to wcale nie jest dobrze, bo my jesteśmy zmęczeni, mamy tych dyżurów dużo dużo. Odpowiedzialności siedzimy, wiele. Chcemy, pacjent... tak, chcemy czasami pacjentom pomagać, ale oni nie chcą. nie chcą łykać leki, a my po prostu siedzimy sfrustrowani, wypisujemy te recepta, Nie tędy droga kompletnie, to, to nie jest ważny sposób leczenia. Mhm. Fajnie, bo dużo lekarzy ma takie refleksje i może coś z tym kiedyś się zmieni. Więc ja tam bardzo mocno wspieram lekarzy i nie się być lekarzem. Ale wiesz co, to jeszcze wspomnieliśmy sobie o tym, że mają dużo większą odpowiedzialność, więc robią. Ja jakby. Jest ewidentnie jakby wykres, które na siebie się nakładają jakby odpowiedzialności w pracy, jakiejkolwiek by nie była i zarobku. Im większa odpowiedzialność, tym więcej zarabiasz. Tak się ma. Wszędzie, to mi się bo. wydaje, że to jest uczciwe. Tak, no bo nawet tak. pracujesz w gabinecie, no to sorry, ale praca w gabinecie, szczególnie jak zatrudniasz jakieś osoby, jest dużo bardziej odpowiedzialna niż a I wiąże praca... się też z większymi kompetencjami. Niż Czyli w musiałeś przykład. się też dużo więcej nauczyć, żeby móc na siebie wziąć większą odpo odpowiedzialność, nie? Tak, no, no i przez to prowadzić pacjentów no. od początku do końca, no to jest nazwijmy to, jeśli chodzi o bycie terapeutą, dość trudne. To jest takich mm -hmm. najtrudniejszych procesów, tak, żeby, żeby robić większe rzeczy w pracy z pacjentem. Eee, tu mamy taką jeszcze cieka ciekawostkę eee, dotyczącą tego, że w sumie to tak powiedzieliśmy o tym wspólnym trzonie, o tym diagnostyce funkcjonalnej, o neurodiagnostyce, o tym niezrozumieniu. To w sumie to... Chcesz poruszyć ten temat? Ale który? Ciech, ciech, ciech. Ten, żeby, żebyśmy... Znaczy, czy my byśmy chcieli... Lubisz w ogóle ten serial? Wiesz co, ja go nie lubię, bo ja w ogóle nie lubię seriali medycznych. O, a ja nawet go lubiłem. Ale w ogóle, wiesz, oglądam go wtedy, kiedy nie wiedziałem specjalnie dużo Aha. o medycynie i mi się podobało no okay. nie? Ale wiedziałem, że to jest jest da Chodzi mi na, o doktorze Hausie, na no nie. Mhm. Dlatego, że e, to, co my mówimy, znaczy broń Boże, nie porównujemy się na no nie, mhm. do tego, że geniusza e, czy medycznego geniusza. A, a doktor Queen to też był serial medyczny w sumie? Nie wiem, ale pamiętam, że po ja byłem zbyt mały, żeby pamiętać. Bo, bo akurat był... doktorku nie to ogląda. A <laughs> ile miałeś lat? O nie wiem, z pięć pewnie. Z pięć lat? No tak to myślę. B... ja pamiętam, że to jeszcze naprawdę był malutki, jak do nie była. Mój bracie chyba jakoś tam rodzi on 3 lata ode mimo jest. No mogło tak być? No, taki pięć, cztery, sześć. Na pewno nie mniej niż 10. Mniej niż to 10. Już, to już, jeśli to był serial medyczny, to to chyba jedyny jaki oglądałem. Ale to, co mówimy, no bo akurat dr Hall takim ciekawym przykładem jest. Nie dość, żebyśmy jakoś zbliżali do niego, ale to, co jest jakby podobne w naszej pracy, nie na takim poziomie, ale on sobie zadawał pytanie, dlaczego. tak? I na przykład, jak mi się. Po... Ja pamiętam jeden odcinek, nie wiem do końca, jakby o co chodziło, ale tam było, że bardzo śmiał się z chorób, które miały pochodzenie idiopatyczne. Że tam to było, że idiotopatyczne, że po prostu my jesteśmy idiotami, dlatego że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, rozwikłać rozwikłe bo tak. to musi mieć przyczynę. to nie może być tak, że ono się. Nie wiem, to się formuje znikąd. Oczywiście, że tak. Tam było jakiejś jakieś, jakieś dysfunkcji stawowej, właśnie idiopatycznej z tego, co kojarzę. Nie może jakiś słuchacz czy widz ogląda i, i podpowie, ale. E, no, o, to jest taka kwintesencja trochę pracy z ludźmi. Żeby sobie takie zadawać pytanie i tak sobie drążyć o takich rzeczach, które. <laughs> Wydają nam się na pierwszy rzut oka niepołączone ze sobą, ale oczywiście ma to taki ciąg przynowoskutkowy. Tylko, żeby jakby go a, móc to połączyć, no to nasza wiedza musi być na już jakimś konkretnym poziomie. Nie jakimś tam, powiedzmy, wystrzelonym w kosmos, ale już takim mhm. fajnym. No tak. Więc trzeba o to też zadbać, żeby ona się cały czas rozwijała. Niestety, jeśli chodzi o, o naukę, to jest tak, że jak sobie ją gdzieś tam zostawimy. No, no później z głową. To ona, ona nas zostawi. Tak. Więc <laughs> pytanie: Kto, kto jest, to jest. Czy idziemy. Trudny związek. Znaczy, musimy po prostu iść na równi z nią. No nie? Jednak bycie terapeutą wymaga jednak, jak byś dobry nie był, no to e, chodzenia po tych różnych szkoleniach, może tych konferencjach. Nawet takiej rozmowy z mądrzejszymi kolegami. Z książeczkami też się trzeba trochę przytulić. No i. Mirko, wiesz, to dużo, dużo daje taka a ciekawa rozmowa, ciekawe rozmowy z terapeutami, które mają trochę inne spojrzenie. Tam mm. sobie pogadamy, a ja to panu dam taki mówię, mm, ciekawe, no nie, bo w ten sposób myślałem o tym problemie. I gdzieś tam później zacznę sobie kombinować, co to nawet śledzenie jakichś takich osób, które mają trochę inne podejście, nawet trochę innych dziedzin, ale które próbują rozwiązać odpowiedź na pytanie, dlaczego ktoś tam ma takie, takie problemy, to jest mm. ciekawe, no nie, czy nie mm. wiem, tylko obserwowanie, czy jakiś takich e, nie wiem, naukowców związanych, nie wiem, gdzieś tam z, psych z psychiką czy z tymi mhm. wszystkimi neuronaukami. To jest bardzo ciekawe. Kurde, chyba wiesz co, powiedzieliśmy o większości rzeczy, o których chcieliśmy. I teraz się tak się zastanawiam, no nie? Czy dużo osób ma tak, jak my, że też się nie rozumieją z wieloma terapeutami, bo próbują tę odpowiedź znaleźć w takich rzeczach mniej oczywistych. Myślisz, że jest dużo takich osób? Jak nagryśmy pierwszy, pierwszy odcinek, że już nie jesteśmy robotami, no to jednak to poparcie społeczne było znaczne. No to zobaczymy, jakie teraz będzie. Więc e, byłoby super, tak? Znaczy, um, będzie nam miło, jeśli się chociaż teraz my po prostu rozumiemy. My z nimi, tak? My, my, my z wami, o. O co, o co chodzi z tym ją O co chodzi z tym zamieszaniem? No tak? tak. Dlaczego ta główna burza wybuchła? No tak. Mówiąc po prostu. I to jest pytanie do Was, więc czekamy na a, informacje w komentarzach. I ja bym chciał zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do tego bonusa: a, mm -hmm. że te wszystkie podcasty, które nagrywamy, to oczywiście one są na YouTube i tu można wizję oglądać i, i widzieć, jak się ich z tego, co mówimy, więc myślę, że to jest akurat spokość, jeśli chodzi o te wideo. Ale drugą kwestią jest to, że one są. Ten podcast jest we wszystkich aplikacjach podcastowych jest na Apple Podcast. Jest na Spotify, jest na Google Podcastach. Jest coś takiego? Jest coś takiego? Nie mamy tam? Nie, nie. Mamy na Google Podcastach? Dlaczego? Nie hmm. mamy na. Dlaczego? Na Apple Podcast nie mamy? Nie mamy. Widzieliśmy ostatnio. No? Jesteśmy na mruczyki no, na Apple Podcast, zobacz sobie teraz. Ej, sprawdź. Ale mi się wydaje, że mamy. Tak, no, Nie, ja patrzę tak. tylko, ale to co mi. Właśnie, wiecie, mega ciekawa rzecz. Jak jesteśmy na Apple Podcast, zaraz nam Krzysztof powie. Jesteśmy? No to weź to, zobacz. to nie jest długo. No to co? Pewnie takie dziwne rzeczy. Ale co chcesz? Jesteś na Podcast. Chciałem powiedzieć, że po prostu fajnie by się nam napisali, czy to co mówimy jest spoko, a jakaś tak? recenzja by wpadła. Fajnie, to by było może, no, nie? No tak. Ocena i recenzja na Apple Podcast jest bardzo wskazana i pomocna, bo byśmy chcieli, żeby trochę więcej osób dowiedziało się, że nagrywamy takie rzeczy. Więc. Dwie rzeczy. Po pierwsze komentarz na YouTube, czy też tak macie, że się nie rozumiecie ze swoimi kolegami traputami, bo wasza nystyka wygląda kompletnie inaczej niż i A dwa właśnie tutaj komentarz plus e, opinia na Apple podcastach, że jest ok albo że nie jest ok. Możecie też, że nie jest ok, jakby było nie ok. To spokojnie, bierzemy to na klatę. Bierzemy to na klatę <grym> i będziemy działać. Ale... Jednak opinie pozytywne byłyby bardziej wskazane. <laughs> I bonus ostatni. Maciej, czy też być o tym bonusie? Tak. Generalnie, jako że udało wam się dotrwać z nami do końca, za co oczywiście niezmiennie podziwiamy. I po drugie, że akurat jesteśmy w trakcie teraz sprzedaży naszego super nowego kursu. To mamy dla was kod rabatowy. Gdybyście chcieli go kupić dzisiaj. Nie, ten kod jest to tak będzie. W sensie, on, tak, będzie tak, on, on będzie do końca tak, sprzedaży, tak, okay, On będzie do końca dobra. sprzedaży, sprzedaż jest do niedzieli, więc jak oglądacie, uh, słuchacie tego podcastu, oglądacie mm -hmm. od środy do niedzieli, czy macie środę czwartek, piątek, sobie, niedzielę, jak, wow. jak dobrze już powiedziałem, w innych dni tygodniach, albo okej. Okay. Dobra, uh, tak, to wtedy jak wy w, w miejscu na kod rabatowy, piszecie, tak. no zgadnijcie co? Eurofriki. To macie po prostu 10% zniżki i jest tak wszystko jest. ok. I jest okej. Okay. I się rozumiemy. I to jest kurs Neurobark, i to jest dość innowacyjne podejście do robienia kursów online nowych w ogóle. I myślę, że może być spoko. Ja, ja myślę, że dużo osób, które to słuchają, to to już e, zakupiły. Tak mi się wydaje. Bo jednak gdzieś to sobie, istnieje, które kupiły, no nie? No słuchają tak. nas, zaufały nam. I w przesprzedaży kupiły ten kurs, więc tym bardziej podziwiamy. I nie wiem, czy wykopaliśmy tutaj swój terapeutyczny grup. Na końcu dokopaliśmy Aha, trochę. Wiesz co, no, na bank, myślę, że tak przynajmniej ze trzy łopaty udało nam się głębiej w dokopać początek. w nasz terapeutyczny grup. Świetnie. No cóż, trudno, słuchajcie, a my widzimy się w środę, bo już ustaliliśmy, że ten cały podcast będzie odbywał się w środę. Po południu, w sumie to prawie na wieczorek o godzinie 18, 19:00. 19. 19 jest ok, bo to wieczorynka. To będzie idealnie. 19 wieczorynka, każda środa, więc możecie śmiało w środę wbijać i właśnie neurofryki będą na Was czekały. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już za tydzień z kolejnym materiałem, który będzie równie ekscytujący jak ten, a może nawet jeszcze bardziej. No to hejpiona. Trzymajcie się.